Zaangażowania. Ponieważ czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że Pan zostawił swój dom i powierzył swym sługom staranie o wszystko i każdemu wyznaczył dodatkowo zajęcie. Widać w tym, że Pan Bóg ma do każdego człowieka ogromne zaufanie i jeszcze dodatkowo właśnie wyznacza mu zadanie, które ma go doprowadzić do czegoś pięknego, ma go doprowadzić do świętości. W tej Ewangelii również widzimy, no oczywiście, motyw czuwania. Tylko że to czuwanie ma się wiązać w dwóch płaszczyznach. Ma się wiązać z tym, co jest tu i teraz, czyli po prostu nie marnować tej łaski, którą daje nam Pan Bóg codziennie, i wiąże się z drugą płaszczyzną, czyli z czuwaniem na przygotowanie naszych własnych serc na ostateczne spotkanie z Jezusem.